Ostatnio było bardzo dużo monitorów dla graczy, więc dzisiaj coś do codziennego użytku. Hej, 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 ja was witam bardzo serdecznie, moi drodzy widzowie, tutaj Silgar. Cześć, dzisiaj zapraszam was do następnego odcinka na Morele TV. Yama XUB27 to monitor, który ma 27 cali przekątnej, rozdzielczość 2560x1440 pikseli, czas odświeżania bardzo nietypowy, bo na poziomie 70 Hz, nie 75, 70, ma DisplayPorta, jest G-Sync, czyli jeśli mamy kartę od NVIDIA, również i ta synchronizacja działa. Na papierze wygląda to jak bardzo ciekawy monitor do zwykłego, codziennego użytkowania, jak i do takich bardziej nie-esportowych gier. Jak jednak będzie w praktyce, zapraszam do oglądania. Wygląd monitora jest bardzo podstawowy, pełni czarne i plastikowe wykonanie. Tył ukaże nam wybrzuszenie na potrzebną elektronikę, porty, jak i montaż VESA, a zaraz z boku zobaczymy dwa porty USB trzeciej generacji. Podstawa w pełni spełnia swoją rolę i pozwala nam na jakąkolwiek regulację. Możemy monitor przechylać w górę, w dół, na boki, ustawiać wyżej lub niżej, czy też ustawić go pionowo. Jeśli chodzi o porty, to dostajemy bardzo tradycyjny zestaw. Audio na słuchawki, mikrofon, DVI, HDMI oraz DisplayPort. Z tyłu nic więcej nie zobaczymy, więc przejdźmy do przodu. Przód jest równie minimalistyczny i tajemniczy jak tył. Typowe czarne wykonanie, matowe logo i jamy oraz ramki, jedna większa na dole i brak plastikowych obramówek na pozostałych ścianach. Chociaż monitor wygląda bardzo tanio i podstawowo, to przód ze względu na bardzo ładne i chude ramki pasowuje się w aktualne realia. Jeśli chodzi o jakość wykonania, to powiedziałbym, że jest adekwatnie do ceny. Podstawa jest bardzo solidna i ciężka, a dodatkowo ma bardzo ładne zaokrąglone wykończenie, a nie najtańszą możliwą kanciatą opcję. Jeśli jednak mówimy o kanciatych opcjach, to zdecydowanie taki właśnie jest tył monitora, co w połączeniu z tanim plastikiem nie daje nam uczucia obcowania z produktem premium i zważając na jego cenę, nawet nie powinniśmy tak myśleć. Najważniejsze, że całość jest dobrze spasowana, nie posiada żadnych ostrych części i dosłownie nic nie skrzypi. A połączenie podstawy z monitorem sprawuje się bardzo dobrze, to przekłada się na miłe codzienne użytkowanie bez zbytecznego gibania się monitora. Pierwszą rzecz mamy za sobą, więc przejdźmy do największego plusa, czyli matrycy. IPS o rozdzielczości 1440p i dosyć niecodziennym odświeżaniu 70 Hz przy 27-calowej przekątnej prezentuje się znakomicie. Pokrycie przestrzeni barwowych jest na dobrym poziomie i klasyfikuje ten monitor w top 15 monitorów pod tym względem. A błędu Delta E mogą pozazdrościć nie jedyne monitory w podobnym budżecie. Maksymalne podświetlenie jest wystarczające do codziennego użytkowania nawet w bardzo jasnym pomieszczeniu, a fabryczna temperatura barwowa, typowo dla produktów tej marki, jest troszkę zbyt nisko. Jednak nie ma żadnego problemu, żeby to szybko poprawić. Jedyny minus, który pokazał nam kolorymetr, to nierównomierność podświetlenia, ponieważ dosłownie tylko w jednym punkcie ta nierównomierność dobija do 15%. Jednak jeśli zejdziemy z maksymalnego podświetlenia, to możemy tą nierównomierność zniwelować do ledwo 9%. Jest to całkowicie praktycznie niezauważalne. Zmierzony kontrast wynosi ponad 1270:1, co jak na matrycę IPS jest wynikiem dobrym. Jednak srebrzysta czerń, czyli cecha matryc IPS, jest tutaj i tak widoczna. Podsumowując, jest to matryca całkowicie adekwatna do ceny tego monitora i patrząc na inne, podobne produkty z tego przedziału cenowego, trudno oczekiwać czegokolwiek więcej. Ten przedział cenowy jednak jest zapakowany po brzegi różnymi opcjami, więc pod sam koniec porozmawiamy sobie o konkurencji tego monitora. Kontynuując przygodę z matrycą, przejdźmy do rzeczy równie ważnych, czyli czas reakcji, input lag, jak i synchronizacja. Czas reakcji, czyli ghosting, jest tutaj ciekawym przypadkiem. Funkcja overdrive spełnia swoją rolę wyśmienicie i na opcji plus 1 niweluje smużenie do akceptowalnego, jak na 70-hercową matrycę IPS, poziomu. Jednak poziom plus 2 zdecydowanie przesada i jest widoczny absurdalny overshoot. Polecam ustawić na plus 1 i tak zostawić. Podczas użytkowania nie zauważyłem jakichkolwiek problemów z input lagiem, testy pokazują jasno, że nie jest bardzo źle, jednak input lag klasyfikuje się wśród wolniejszych opcji o podobnym odświeżaniu. Na samo zakończenie synchronizacja. Monitor ma opcję FreeSync, jednak jest DisplayPort, a co za tym idzie, możemy włączyć NVIDIA-owski G-Sync. G-Sync działa całkowicie bez żrutu i pozwala nam uzyskać płynną rozgrywkę, jeśli utrzymamy klatkaż między 48 a 70 fps. Płynność działania G-Synca w porównaniu do widocznego mocnego stutteringu na V-Syncu czy tearingu bez niczego jest nie do opisania. IPS Glow jest niestety mocno widoczny, a Backlight Bleeding w testowanym egzemplarzu jest na bardzo akceptowalnym poziomie. Widoczny jedynie bardzo mały w górnym lewym rogu. Skoro to wszystko mamy za nami, to przejdźmy do rzeczy najważniejszych, czyli do praktyki. Korzystanie z tego monitora w zwykłych, codziennych czynnościach jest na możliwie najwyższym poziomie. Połączenie matrycy IPS z pięknymi i żywymi kolorami, bardzo dobrymi kątami widzenia wraz z ostrą rozdzielczością do 27 cali daje nam kombinację wręcz nie do pobicia. Przeglądanie internetu, oglądanie YouTube'a czy seriali, czy też zwykła biurowa lub domowa praca na tym monitorze to zdecydowanie pozytywne chwile. Otrzymujemy dobry obraz z dobrą rozdzielczością, co
co przekłada się na uzyskanie ostrego obrazu i ostrej czcionki, jeśli sporo czasu spędzamy na czytaniu bądź pisaniu. Użytkowanie monitora w grach uskutecznia wszelkie wcześniej widoczne pozytywy. Jednak ukazuje też minusy, których podczas zwykłego użytkowania byśmy nie zauważyli. Matryca IPS oferuje nam przepiękny obraz, co w połączeniu z 27-calową matrycą i dobrą ostrością nadaje się do wszelkich gier, począwszy od Wiedźmina po strategię, gdzie większe pole robocze z dobrą czcionką umili spędzony tam czas. Zdecydowanie testowany dzisiaj monitor najbardziej nadaje się do gier spokojniejszych, gdzie po prostu dla relaksu chcemy miło spędzić czas i nacieszyć się otaczającym nas światem, który na tym monitorze pokazywany jest w samych superlatywach. Gry wolniejsze, pokroju Wiedźmina, bądź też gry strategiczne czy klasyczne RPG to coś, co Yama wykorzysta w 100%. Sprawa jednak zmienia się w grach typowo sportowych, gdzie bardzo szybkie ruchy myszką są normą i tam trzeba sobie jasno powiedzieć, że widoczne smużenie podąża za kontrastowymi obiektami, a 70 Hz odświeżania jest całkowicie typowym wynikiem, nie gwarantującym jakiejś genialnej płynności. Bardzo fajnie jednak, że nie zauważyłem jakichkolwiek problemów z działaniem synchronizacji i pod tym względem trzeba monitor pochwalić, że FreeSync czy G-Sync działa tutaj bez widocznych opóźnień i daje nam obraz bez rwania i bez stutteringu. Na samym zakończenie menu, które jest bardzo proste i rzekłbym wręcz archaiczne, znajdziemy tam wszystkie najbardziej podstawowe funkcje, jednak nie zobaczymy jakichkolwiek funkcji stworzonych dla graczy. Nie ustawimy tutaj moty czerni, bądź też nie wybierzemy jakichkolwiek presetów do gier, a jedyną opcją, która zresztą spełnia swoją rolę w 100%, jest overdrive zmniejszający ghosting. Podsumowując, Yama XUB2792 to monitor, który bardzo dobrze sprawuje się w codziennym użytkowaniu, do pracy, bądź biura, czy też do zwykłego przeglądania internetu i oglądaniu treści. Odpowiednia matryca z dobrymi właściwościami w połączeniu z większym polem roboczym i dobrą ostrością nada się do tego wręcz fenomenalnie. Kąty widzenia to coś, co również warto wziąć tutaj pod uwagę, a maksymalna jasność pozwoli używać tego wyświetlacza nawet w jasnych pomieszczeniach. Fabryczna podstawa daje nam wszystkie możliwości co do ustawienia monitora, a jedyne czego można by się było w pewnym sensie czepiać, to jakość wykonania bądź użycie tańszych materiałów. Zważając jednak na cenę produktu i to, że monitor po prostu oferuje nam dobry obraz i stabilną podstawę, to widoczne minusy przynajmniej w moich oczach wręcz zanikają. Przecież nikt z nas nie dotyka monitora, by sprawdzić, czy coś skrzypi lub nie patrzy na tańsze wykonanie tylnego panelu. Jest to monitor, który ma trafić do zwykłego użytkownika i do codziennego użytkowania. I jak się pewnie większość z Was domyśla, nie jest to monitor stworzony do e-sportowego grania. W tej cenie jednak jest spora konkurencja, m.in. 27-calowy Samsung na matrycy VA o odświeżaniu 144 Hz, jednak posiadający zdecydowanie gorszą matrycę, bądź też 32-calowe opcje od Acera i AOC, posiadające wręcz fenomenalne właściwości matrycy, ale posiadające również o wiele gorszą i tańszą jakość wykonania. Jeśli szukasz 27-calowego monitora o takiej rozdzielczości, to o Yamie można powiedzieć jedno. Jest to monitor kompletny i jak na swoją cenę prezentujący to, czego pewnie większość z nas szuka do codziennego użytku. No i już jesteśmy po odcinku. Jeśli odcinek Wam się podobał, nie zapomnijcie o łapce w górę. Jeśli Wam się nie podobał, dajcie wtedy łapkę w dół, napiszcie, co Wam się nie podobało, postaram się to poprawić. I tradycyjnie na koniec odcinka pytanie do Was. Co Wy sądzicie o testowanej dzisiaj Yamie? Warto czy nie warto? Czy też może w tej cenie są jakiekolwiek inne opcje, o których nie wspomniałem? Jeśli tak, jeśli znacie jakiś monitor, który warto przetestować, albo który może być konkurentem dla tego właśnie monitora w tym przedziale cenowym, to piszcie śmiało w komentarzach swoje propozycje, a gwarantuję Wam, że komentarze w nowych odcinkach czytam i to właśnie dzięki Wam m.in. ten monitor przetestowałem, ponieważ wiele pytań się od Was pokazuje, żeby przetestować również monitory takie bardziej zwykłe, nie 144 Hz, nie 240 Hz, bez jakichś ultra bajerów typowo gamerskich, tylko takie typowe, przyjemne, dobrze przemyślane, kompletne monitory do codziennej pracy, codziennego użytkowania, przeglądania internetu, oglądania rzeczy i tak dalej, i tak dalej. Taki typowy monitor, fajny, kompletny, dobrze przemyślany do relaksu, jak ja to nazywam. Tak więc jeśli macie jakiekolwiek monitory, które chcielibyście, żebym przetestował, piszcie śmiało w komentarzach, a ja po prostu życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć, pa, 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 pa.